kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy i to będzie haul z super rzeczami z nowych dostaw. Ostatnio sprzedałam dosyć sporo na Vinted. Udało mi się jakieś tam posprzedawać rzeczy, których nie noszę. Wystawiłam też nowe rzeczy, także zachęcam Was, żebyście zajrzeli, bo dużo się pojawiło nowości na mój Vinted. A mój nick Vinted jest podany w opisie filmu, także wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Są naprawdę fajne, jakościowe rzeczy. Można znaleźć coś dla siebie. Tym razem właśnie byłam dzięki temu na nowej dostawie, bo stwierdziłam, że jednak ograniczam się, kupuję jak najmniej, tylko takie rzeczy, które są absolutnie fantastyczne na 100% i materiałowo, i jakby wiecie, że są mi po prostu potrzebne, bo nie chcę sobie już tak bardzo zaśmiecać też szafy, tak szczerze mówiąc. Oczywiście wyjątek będę robiła na pewno w czasie jakichś wielkich wyprzedaży za grosze i wtedy będę prawdopodobnie kupowała też jakieś takie dodatkowe rzeczy, czy dla innych, czy do sprzedaży, czy dla siebie. Ale dzisiaj zobaczycie same takie fajne, naprawdę superowe rzeczy, które warto jest kupić nawet za nieco więcej niż te 5 czy 10 zł. Jeszcze zanim przejdę do rzeczy, to proszę Was bardzo, subskrybujcie mój kanał. Bardzo się cieszę, jak przybywa mi nowych subskrybentów, no i oczywiście będziecie wtedy dostawać regularnie powiadomienia, chociaż różnie to teraz jest z YouTube'em, ale z zasady powinniście dostawać regularnie powiadomienia o nowych filmach. A będą fajne stylówki, będą stylówki w nowych trendach i oczywiście wszystko z rzeczy vintage i z second handu. No to już przechodzę do rzeczy. No i witam Was w nowym jakby sezonie letnim. Dzisiaj jest mega gorąco. I witam Was na moim tarasie, który niedawno, dla tych co widzieli, to wiecie, że był w nowym programie, we vlogu o urządzaniu tarasu, i nowych widzów witam, zajrzyjcie sobie do tego vloga, gdzie przerabiam akurat ten stolik z opony i serdecznie Was zapraszam oczywiście. Natomiast teraz przechodzę już do rzeczy i pierwsza rzecz to będzie ta sukienka, którą mam na sobie. No i przyznajcie, że ma prześliczny kolor, taki kobaltowo paryski błękit, można to trochę nazwać, w takim intensywnym kolorze niebieskim. Coś mi wpadło do oka, przepraszam. No teraz tutaj jest dużo rzeczy latających. Przepraszam bardzo. W takim intensywnym niebieskim kolorze zdecydowałam się ją kupić, bo co prawda kosztowała 16 zł, więc no nie ani bardzo drogo, ani bardzo tanio jak na lumpex, no ale to nie były 2 zł. Jest z wiskozy, takiej cieniusieńkiej, bardzo, bardzo przyjemnie to się dostuje, jest takie cienkie, zobaczcie, to się tak super układa. No i oczywiście kotek wlazł mi tutaj. Ma fajne rękawy, zobaczcie, teraz właśnie są modne te wszystkie takie dziwne rękawy drapowane na ramionach, trochę takie podnoszące lub poszerzające lekko ramiona, ale jak dla mnie to ja nie lubię przesadnie tych rękawów, natomiast te są takie w granicach rozsądku i wydaje mi się, że one nie powodują, że sylwetka się bardzo poszerza, troszkę tak podnosi, może ramiona, ale wydaje mi się, że nadal są proporcje zachowane ok. No i oczywiście tutaj paska nie było w tej sukience, chociaż są szlufki, prawdopodobnie ktoś po prostu usunął ten pasek. Ja wzięłam swoją taką szarfę, która nawiązuje kolorystycznie do takich tutaj kwiatuszków. One są co prawda bardziej brzoskwiniowe, takie łososiowe, ale jakby trochę napędza to, podkreśla to ten kolor i wyciąga go z tej sukienki. One są malutkie te elementy, ale to z bliska widać. Dlatego czerwona szarfa, żeby troszkę ożywić tą sukienkę. No i kochani, ubrałam sobie do tej sukienki takie moje nowe, w sensie z ostatniego miesiąca, vintage'owe buciki, które dostałam w prezencie od przyjaciółki, z Vinted kupione. Superowe, też takie 80'sowe, no i te rękawy też nawiązują trochę do właśnie lat 80. No i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo dzisiaj już byłam w pracy w tej sukience i pokażę Wam tutaj stylówkę od razu, jak byłam ubrana, bo oprócz sukienki miałam też takie bardzo cienkie, błękitne rajstopki, których już teraz nie mam, bo jest naprawdę zbyt gorąco na nie. I miałam taki niebieski żakiecik, cieniusieńki, też z wiskozy, z takiej żorżety wiskozowej. Luźny taki, którym jest bardzo wygodnie. No i super według mnie to wyglądało. No i do tego torba, mam taką właśnie niebieską, błękitną, skórzaną torbę. Bardzo fajną na lato, luźną, taki worek trochę. Teraz takie worki też są bardzo modne. Przy okazji niebieski kolor też jak najbardziej. No i powiem Wam, że ja uwielbiam taki typ wzoru kwiatowego, który nawiązuje do sztuki japońskiej, chińskiej, taki orientalny lekko. I to właśnie są takie jakieś kwiaty jabłoni, wiśni, w stylu takim lekko orientalnym. Bardzo mi się podobają tego typu właśnie kwiatowe wzory. Chyba najbardziej spośród kwiatowych w ogóle wzorów. No i jestem mega zadowolona i zobaczcie, tak wygląda. Mam nadzieję, że się Wam też podoba. Tu jeszcze pokażę Wam stylóweczkę tak na szybko, taką bardziej wieczorową, czyli że idę do pracy, a później chcę sobie pójść na randkę z moim narzeczonym, czy też do jakiejś knajpki, czy na imprezkę. Skórzana kurtka, taki właściwie żakiet skórzany, włoski, z takimi lekko też podniesionymi ramionami, który też tutaj będzie super się zgrywał z tym stylem według mnie. Wieczorem myślę, że już spokojnie taki skórzany żakiecik można sobie włożyć, bo może być chłodniej. Wbrew pozorom teraz jest upał, ale potem może bardzo spaść temperatura. Więc myślę, że też fajna stylowa będzie na wieczór. Bardzo uniwersalna sukienka na każdą okazję w zasadzie. I kochani, idziemy dalej. Kotek się tu nadal... A tak, jestem słodziakiem. To jest Kizia, jedna z moich starszych kotek. Kochani, idę dalej. Pokażę Wam teraz sukienkę, która kosztowała aż 20... Nie, przepraszam, około 30 zł kosztowała ta sukienka, więc droga. Jak na second hand to droga, ale jest przecudowna i to jest jakaś też taka, wydaje mi się, że skandynawska firma, przepiękna jakość bawełny, naprawdę, ona jest w dotyku bardzo porządna, gruba, taka gładziusieńka, to nie jest taka tania bawełna, wiecie, z sieciówek, z jakichś chińskich stron, to jest bardzo porządny materiał i ślicznie uszyta sukienka, zobaczcie tu z bliska, ma takie zaszewki porobione dosyć gęsto, jest do kolan mniej więcej, zapinana z przodu na guziczki, ona nie ma nigdzie już zamka, bo te guziczki się na tyle głęboko rozpinają, że po prostu ja ją spokojnie wkładam w ten sposób. No i super, można ją zapiąć do samej góry, żeby być tak bardziej sztywno trochę. Można ją po prostu sobie rozpiąć nawet tutaj do dekoltu i wtedy super jest nam chłodno. Ma rękawki takie zapinane na guziczki. Bardzo mi się podoba. Taki zwykły kołnierzyk ma, bawełniany. Tutaj nie ma jakichś niespodzianek i ma paseczek, więc ekstra, bo można to nosić tak jak ja tutaj z tym paseczkiem, ale mogę sobie wyjąć ten pasek i na przykład założyć sobie kontrastowy pasek, na przykład w żółtym kolorze. Będzie też super wyglądał. No i właśnie zobaczcie tutaj tą sukienkę do takich, włożyłam takie trampki na koturnie jakby. Bardzo fajne zresztą, w limonkowym kolorze, bo ja do tej sukienki będę nosić kontrastowe kolory i na pewno pokażę Wam jeszcze tą sukienkę w super stylizacjach kolorystycznych w programie o trendach, czyli już niedługo, za jakiś tydzień, nawet chyba nie tydzień, za kilka dni. Można do tego włożyć właśnie na przykład, żeby bardzo być modnym, różowe dodatki, mocno różowe, takie nasycone, będą na pewno przepięknie wyglądać, także czekajcie na ten program. I można też pójść bardziej stonowanie, ja tutaj właśnie ten limonkowy kolor i mój nowy żakiet, który ma w sobie taki pomarańcz, taką barwę właśnie i ma w sobie takie nasycone kolory i to fajnie wygląda, chociaż jest mi dzisiaj za gorąco w tym, ale zobaczcie, stylówka całkiem spoko, jakby było trochę chłodniej i za chłodno na samą sukienkę, no to taki żakiet nam już rozwiązuje sprawę, no i on przepięknie według mnie się komponuje kolorystycznie, tak bardzo kontrastowo z tą sukienką. No i przyznam się Wam szczerze, że ja nie przepadam za pomarańczem, jako kolor mi się bardzo podoba i na przykład w domu mam dużo pomarańczowych rzeczy, nawet pomarańczową kanapę, jak mogliście widzieć w moich vlogach, ale nie lubię nosić pomarańczowego, bo pomarańczowy jest ciepłym odcieniem w większości przypadków i on po prostu nie pasuje do mojej cery. Mnie ciepłe barwy nie pasują. Po prostu ja mam taki typ urody, że chłodne barwy, takie nasycone, soczyste, ale chłodne. Natomiast to jest taki dosyć ostry pomarańcz i on ma w sobie troszkę takiej nawet brzoskwini lekko. Nie jest to taki pomidorowy pomarańcz i jeżeli jestem opalona w lecie, mogę nosić taki kolor, zwłaszcza właśnie zobaczycie z różowymi albo takimi nasyconymi, chłodnymi kolorami. I wtedy to jest ok, wtedy wygląda to spoko, natomiast dla początkujących nie polecam Wam unoszenia ubrań z nie Waszego typu kolorystycznego. To jest raczej kolor dla brunetki, dla blondynki w ciepłym odcieniu. Będzie pięknie wyglądał na pewno. Ale tak jak mówię, ja umiem to ograć kolorystycznie, więc mnie to nie przeszkadza, a bardzo podoba mi się ten kolor. I w ogóle teraz też na topie są te pomarańcze, te sorbetowe takie, czy róże, czy właśnie nasycone, kolory ciepłe. Także myślę, że to będzie super zdobycz na ten sezon. No i w ogóle jest bardzo dobrej jakości, więc nie żałuję ani odrobiny. No i moi drodzy, ostatnia dziś sukienka. To jest zdobycz, z której chyba najbardziej się cieszę, chociaż nie jest najbardziej praktyczna. Nowiusieńka sukienka Generation Basic. Basic to jest pewnie ich jakby taka linia. Ma numer tutaj nawet produktu. Kosztowała, jak widać, po metce 22 zł. Ja ją wyprałam w rękach specjalnie, żeby tych metek nie niszczyć i żeby Wam pokazać, że to była nowiusieńka sukienka. Ona jest z czystej bawełny i to jest taka sukienka w stylu indyjskim, jak te tradycyjne sukienki, spódnice z Indii. Jest troszkę mi teraz za ciepło w niej, bo nawet chciałam w niej prowadzić vloga dzisiaj. I ma piękne wzory, ma przepiękny taki ciemno-niebieski kolor i ma fajne, różne właśnie takie kontrastowe barwy na tych takich gwiazdach, wzorach, śliczne takie detale właśnie ludowe. No w ogóle jest przepiękna, naprawdę. I tylko jedyne się zastanawiam, czy nie zrobić sobie rękawa 3/4 w niej, bo jest mi po prostu bardzo ciepło w niej, powiem Wam, że jednak mimo, że to jest cieniutka bawełna, to że ten rękaw jest taki długi, to jest, no jest dla mnie problem, jak chodzi o lato, takie ciepłe jak teraz jest na przykład. Też myślę, czy sobie tutaj troszkę tego nie rozpruć i nie zrobić sobie odrobinę większego dekoltu, bo też właśnie przez to jest dosyć gorąco. Ale zobaczcie, tutaj stylóweczka z paskiem, takim skórzanym ala ludowym paskiem, z nawiązującym do właśnie tego 70'sowego takiego feelu, do tego takiego ludowego boho trendu. Ten pasek moim zdaniem idealnie tu pasuje, zwłaszcza, że on jest troszkę w kolorze skóry takich tych pomarańczowych gwiazdek, które tu są. No i, ojej, walnęłam się. No i torebeczka też w stylu, pasuje tutaj w stylu indyjskim, taka haftowana, lekka. Mogłaby też być piękna skórzana torebka, brązowa na przykład, też by super wyglądało, czy niebieska, czy właściwie z każdym z tych kolorów. I dlatego to jest też super rzecz, bo można ją stylizować z wszystkimi tymi barwami, które na niej występują. I zobaczcie, jeszcze dałam tutaj Wam zbliżenie na sandałki, na takie klapki właściwie w stylu folkowym, które mam już bardzo długo, one też są z second handu. Przepiękne ze skóry, takie japonki. No i przy okazji jest powrót japonek w ogóle i teraz będą bardzo, bardzo modne i sandały japonkowe i takie typowe właśnie klapki japonki, także trendy. Jestem zachwycona tą sukienką i wydaje mi się, że ona pasuje do mnie i do mojego stylu. Zobaczycie też na pewno tą sukienkę niedługo w stylizacjach na wielkich projektantów. No i to są moje sukienki z tego haula. Piszcie, co myślicie o nich i która jest najfajniejsza Waszym zdaniem. Kochani, następna rzecz to taki podkoszulek i kupiłam go też na nowej dostawie, ale był bardzo tani. Już nie pamiętam szczerze mówiąc, ale to naprawdę było jakieś kilka złotych i bardzo mi się podoba. To jest bawełna z elastanem i on ma w środku, zobaczcie, taką wszyty stanik jakby, gotowy, taki sportowy, lekko usztywniany. Ale naprawdę jest bardzo wygodny, bo już to nosiłam i zobaczcie, tutaj w stylóweczce mam do takich spodni, które też zaraz zobaczycie. Natomiast właśnie sprawdzam, jaka to marka, bo tutaj akurat metka jest tylko w środku. Już patrzę. No właśnie, nie mogę znaleźć marki, a już wiem, Uniqlo. Bardzo fajna rzecz, 91% bawełny, 9% elastanu, no i tutaj w tym staniku jest sztuczny po prostu, no bo wiadomo, takie sportowe biustonosze usztywniane są z tymi wkładkami sztucznymi, no to jest sztuczne. Z koroneczką, to jest super rzecz, powiem Wam, bo ja nie przypadam właśnie za noszeniem biustonoszy w lecie, to jest niewygodne, i w dodatku przepiękny taki fuksjowy kolor i fajny krój właśnie, on ma taki idealny krój, nie za wąskie ramionczka, nie za szerokie, idealny kolor do moich kreacji, bo ja bardzo lubię fuksję i dużo mam rzeczy takich. Będzie pasował do spódni z różnych, będę Wam też pokazywać w trendach to. Tutaj tak do zwykłych spodni, więc tylko tak poglądowo, żeby Wam pokazać, że z tyłu właśnie też ma bardzo fajnie to zrobione, tą koronkę. Przepraszam bardzo za hałas, ale strasznie wiatr się teraz zerwał. No i bardzo jestem zadowolona, że sobie sprawiłam tą bluzeczkę, bo będzie bardzo, bardzo praktyczna na lato. Super. No i ostatni jakby ciuch, taki typowy już, spodnie moje ukochane z tego cudownego aksamitu takiego elastycznego z wiskozy i z jedwabiu, bo tu jest znowuż tak jak Już wcześniej kupowałam takie spodnie i Wam pokazywałam 82% wiskozy i 18% jedwab. No i to jest przecudowna rzecz do noszenia. Ja już mam dwie pary takich, jak mówiłam, i te są z Zary, to jest Zara Woman, rozmiar M, super, bo są takie lekko luźne, no ale przez gumę przylegają w pasie, więc też super. I tamte drugie mam takie jakby cynamonowe, takie lekko pomarańczowe, noszę je po domu, bo one są mega, mega wygodne, przyjemne, no i naturalny materiał. To jest po prostu mój taki elegantszy domowy strój, tamte spodnie, natomiast te zamierzam już nosić na zewnątrz. To jest trochę taka lepsza wersja dresu, który możemy włożyć nawet do pracy według mnie, bo ja do tych spodni mogę sobie ubrać fajny top, tak jak tu w stylówce. Troszkę ten biustonosz mi tutaj nie pasuje, ale no już nie przebierałam się, więc tylko poglądowo zobaczcie, do takiej sportowej koszulki, właśnie do krótkiego, do crop topu, bardzo fajna rzecz. Czy jak jest zimniej, do bluzy krótkiej, na przykład też takiej w stylu crop topu, będzie to super, super ekstra stylówka. Może być też do jedwabnego topiku i wtedy mamy już taką bardziej elegancką kreację, mimo że to są spodnie welurowe. To jednak one są na tyle szykowne, na tyle wyglądają tak luksusowo, że moim zdaniem absolutnie to nie przeszkadza. Gdybyśmy jeszcze założyli tutaj piękny pasek elegancki, no to już w ogóle można potraktować to jako właśnie takie szwedy, zupełnie wyjściowe. Nawet ja bym je na imprezę włożyła, jakby trzeba było mieć długie spodnie, bo czasem takie są imprezy, że lepiej mieć długie. No i tutaj do trampek, czy nawet do sandałków na obcasie one by świetnie wyglądały. Także też jestem bardzo zadowolona i za te spodnie zapłaciłam około 12 zł. Także nie jakoś bardzo dużo, a już jak na ten materiał to jest mega, mega tanio, kochani. No i moi drodzy, ostatnie dwie rzeczy dzisiaj, bo dzisiaj taki mniejszy haul, ale za to taki superowy. Według mnie to są takie topowe rzeczy dla mnie. Przepiękny szal, za 5 zł jedyne, a nawet chyba 3 zł za niego zapłaciłam. To jest baby alpaka, czyli z młodej alpaki wełna. Nie ma nic większego, uwierzcie mi, jak tego dotkniecie, to jest po prostu, no to jest raj. To jest raj w dotyku. Przepiękny kolor śliwkowy, uwielbiam ten kolor. No i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Już oczywiście jak było zimno, to chodziłam już w tym szalu, bo on mi do wielu rzeczy pasuje. To jest jeden z moich ulubionych kolorów. No i przede wszystkim nigdy jeszcze chyba nie miałam tak miękkiego szala. Nawet te kaszmirowe, które miałam, nie były tak mięciusieńkie jak to. I to jest jednocześnie cienkie, ciepłe i bardzo przyjemne w dotyku. Także wow! Tada! Ostatnia rzecz, kochani, którą Wam dzisiaj pokażę, to buty na plażę. No i wiecie co, czasami jeżdżę na miejsca, kąpieliska takie, które są kamieniste. Nawet jak jedziemy do Chorwacji na przykład, to wiecie, tam te wybrzeża są z kamieni, nie są piaskowe. No i nie można pływać, jak wiadomo, bez odpowiedniego obuwia na bosaka, bo można stanąć na jeżowca, a nawet można stanąć na jakiś ostry kamień i sobie zranić nogę. To samo dotyczy polskich kąpielisk nad rzeką na przykład. No i kupiłam sobie takie za 7 zł, superowe buty sportowe do wody właśnie. To są takie zwykłe chińskie buty, ale wiecie co, bardzo fajne. Coś takiego możecie też w Decathlonie kupić na przykład lub w innych sportowych sklepach, ale bardzo spodobał mi się też ich wzór, bo zobaczcie, to jest taki jakby kosmos, niebo nocne, jakieś galaktyki, jakieś mgławice na tym są. Fajny kolor, fajne, takie wesołe, różowe, niebieskie, więc też do wielu moich rzeczy. No i nawet chyba do jednego z kostiumów będzie fajnie wyglądało, który mam. Także kochani, jak na dzisiaj to tyle i serdecznie Was już zapraszam na stylówki w najmodniejszych trendach i porady modowe na ten sezon z rzeczami z vintage i z second handów w najbliższym terminie, czyli to będzie niedziela. Oczywiście o ile nie będzie żadnej wpadki, bo ostatnio zdarzały się dziwne rzeczy. I kochani, oczywiście zapraszam Was na nowe haule i serdecznie Was pozdrawiam. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam.